Nazywam się Maria Basza. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Urodziłam się na dawnych Kresach. Od wielu lat mieszkam we Lwowie. Celem obecnego podcastu jest przypomnienie poezji przedwojennych poetów kresowych oraz wierszy mniej znanych twórców współczesnych. Mam nadzieję, że poszczególne odcinki podcastu Witryna Literacka staną się dla Państwa sentymentalną podróżą do lat minionych. Maria Łotocka urodziła się we Lwowie. Uczyła się w szkole numer 24. Studia ukończyła w Wilnie, polonistykę w Instytucie Pedagogicznym. W wieku 17 lat debiutowała jako poetka. Wiersze swoje publikowała w almanachach Z ponad willi cichych fal, Współczesna polska poezja wileńszczyzny, a ponadto w prasie polskiej. Jest autorką tomików wierszy Rozmowa, Wierność sobie, Mój Mickiewicz. To nie jest Lwów. Nade mną chmury fioletowe, białe, w oddali willa i drzewa, pożółkłe liście spadają spiralnie i w tym ostatnim pożegnalnym tańcu jeszcze nad ziemią krążą, jak gwiazdy gasną. Gotycka Anna wtopiona w ten pejzaż, wileńska rosa, szare mury w bluszczu, wszystko tak niezwykłe w tych jesiennych barwach i bliskie, jak tam daleko we Lwowie, jak w domu, lecz na próżno z tej litewskiej wieży wypatruje konturów wysokiego zamku. Stąd się nie wynurzy i znowu w dolinie, jak na starym płótnie, widzę piękne miasto. Nie, to nie jest Lwów, lecz gród Gedymina. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.